Jestem zdania, że nauka może dać wiele przyjemności. Tak, właśnie przyjemności. Oprócz pożytków wymiernych, może dać i ten niewymierny, łaskoczący nieco inne strefy niż na przykład literatura popularna, ale stref tych bym nie zaniedbywał dla równowagi. Zarazem nic tak nie zabija nauki jak sami naukowcy. Nuda języka, nuda wykładu, nuda egzaminu mogą odstręczać od jej uprawiania i odbierać wzmiankowaną przyjemność. Na szczęście zdarzają się wykładowcy, którzy wprost przeciwnie, zwracają baczną uwagę na formę. W nich nadzieja światowej nauki. 20 lat temu wpadła mi w ręce amerykańska edycja książki Scotta McClouda Understanding Comics. Zachwyciłem się nią, bo opowiadała o kwestiach, którymi zajmowałem się naukowo, w sposób szalenie przystępny i atrakcyjny. Bynajmniej nie upraszczając naukowego języka, ale pokazując skomplikowane teoretyczne kwestie na przykładzie komiksów. Wydawnictwo Kultura Gniewu, specjalizujące się w wydawaniu ambitnych komiksów, właśnie przygotowało polską edycję, bardzo starannie wydaną. Mamy tu i historię komiksów, egipskie hieroglify, tkaninę z Bayeux, średniowieczne gesta hagiograficzne, cykle rysunkowe Hogarta, aż po eksplozję komiksu jako ważnego gatunku kultury popularnej. Ale przede wszystkim mamy tu wiele problemów teoretycznych. Od kwestii percepcji, poprzez teorię znaku, znaną z miejsc publicznych ikoniczność, naśladowanie rzeczywistości w sztukach plastycznych, relacje między słowem a obrazem, znaczenie, jakie niesie ze sobą niewinna kreska. Całość opowiada nam komiksowy ludzik w dziwnych okularach, świetny wykładowca. Portparol autora, który w jednej klatce odsłania twarz. Dlaczego lubimy takich bohaterów bardziej niż tych realistycznych? Pyta McCloud. Bo odnajdujemy w nich siebie samych. Paradoksalnie, im prostszy rysunek twarzy, tym chętniej widzimy w nim samych siebie. Dlaczego? Sprawdźcie u McClouda.